Wina to jeden z najciekawszych trunków w świecie alkoholi. Wiąże się z nim długa historia i wiele bardzo interesujących zasad i zwyczajów związanych z jego piciem. Dzisiaj przedstawię Wam 10 zasad picia wina z klasą, tak żeby jak najwięcej zyskać na odbiorze tego alkoholu. Znajdujemy się w hotelu Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich. Hotel jest partnerem tego filmu. Zasada numer 1. Wina to nie jest alkohol odświętny. Nie musimy go rezerwować tylko na najważniejsze okazje, ponieważ przekrój win jest bardzo duży i są one różnorodne. Niektóre będą dobre na zwyczajne okazje, nawet do obiadu, a inne warto zachować na coś naprawdę wyjątkowego. Pamiętajcie o tym i nie miejcie takiego wielkiego dystansu do tego alkoholu. Zasada numer 2. Wina możemy otwierać najróżniejszymi urządzeniami, ale rzecz jasna króluje prostota. Polecam do tego celu proste barmańskie korkociągi, z których korzystają wszyscy profesjonaliści. Posiadają one mały nożyk, dzięki któremu zdejmiemy folię z kapturka butelki, a następnie właściwym korkociągiem wkręcamy się w środek korka i przy użyciu ramienia możemy ten korek wyciągnąć praktycznie bez użycia siły. Zasada numer 3. Wina podajemy w odpowiednich temperaturach. Zwyczajowo serwujemy wina czerwone w temperaturze około 16-18 stopni, natomiast wina białe w temperaturze 8-12. Chodzi o to, że wina pełniejsze, bardziej skomplikowane i dłużej dojrzewające wymagają wyższej temperatury, żeby mogły uwolnić cały bukiet swoich zapachów i smaków. Natomiast wina mniej skomplikowane, młodsze i bardziej kwasowe lepiej będą nam smakowały w niższych temperaturach. Zasada numer 4. Wino musi oddychać. Jest to ten rodzaj alkoholu, który, żeby uwolnić pełnię swojego bukietu aromatów i smaków, potrzebuje kontaktu z powietrzem. Dlatego przelewamy te bardziej skomplikowane, dłużej dojrzewające wina do dekanterów, w których podczas przelewania już się napowietrzają, ale również powierzchnia styku w samym dekanterze z powietrzem jest na tyle duża, że wino może tutaj wiele zyskać. Natomiast jeśli nie posiadamy dekantera, możemy takie wino otworzyć na parę godzin przed wypiciem i otrzymamy podobny efekt. Zasada numer 5. Wina podajemy w odpowiednich kieliszkach. Standardowo czerwone wina serwujemy w kieliszkach o szerszej czaszy, natomiast białe w takich mniejszych. Wina musujące nalewamy do kieliszków wąskich, raczej strzelistych. Wina wzmacniane, czyli o wyższym poziomie alkoholu, mają dodatkowo czaszę lekko rozszerzającą się u góry, co ma nam ułatwiać w poczucie ich aromatów. Chodzi generalnie o to, że wina czerwone podawane w wyższej temperaturze wydzielają więcej aromatów, a szersza czasza, większy kontakt z powietrzem pozwalają nam bardziej cieszyć się tymi zaletami. Przy jasnych winach, a tym bardziej przy winach musujących, które jak wiecie podajemy w niższych temperaturach, tego typu cechy nie są aż tak bardzo wyraźne, więc z tego też powodu stosujemy inne kieliszki. Kolejna zasada, może rada bardziej, mówi o tym, że kiedy nalewamy wino, powinniśmy zakończyć takim obrotem ręki, żeby ostatnia kropla pozostała na szyjce butelki, a nie skapnęła nam gdzieś na obrus, plamiąc go, albo na rękę. Mamy zatem nalane dobre wino do odpowiedniego kieliszka. Pojawia się pytanie, jak ten kieliszek trzymać. Zasada numer 7. Standardowo trzymamy kieliszek oczywiście za nóżkę. To dlatego, że nie chcemy ogrzać ciepłem naszej dłoni samego wina, które zostało podane w odpowiedniej temperaturze. Ale pamiętajmy, że ręka nam nie uschnie, jeśli chwycimy kieliszek za czarkę. Jeśli będzie nam tak wygodniej, to dlaczego nie? Pamiętajmy, że wino jest dla nas, a nie my dla wina. Po prostu starajmy się specjalnie go nie ogrzewać. Zasada, na którą pewnie wielu z Was czekało. Numer 8. Jak pić wino? Przydadzą się tutaj zwyczaje profesjonalnych degustatorów. Nie bójcie się, nie musimy rozpoznawać wszystkich nut smakowych i zapachowych w winie, ale warto stosować ten prosty rytuał. Zaczynamy od wąchania wina. Dzięki temu już zaczynamy przygotowywać się do tego, co nastąpi za chwilę. Bierzemy mały łyczek na język, on będzie bardziej gryzący niż pozostałe. Warto chwilę poczekać, kiedy ta ostrość się zneutralizuje. I dopiero wówczas przełykamy, tak, przełykamy to wino, nie musimy go wypluwać, rzecz jasna. I pijemy dalej swobodnie. Gwarantuję, że wówczas język będzie na tyle przyzwyczajony, że odczujemy zdecydowanie większą przyjemność
z delektowania się tymi nutami kryjącymi się w winie, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać. Mamy zatem nalane odpowiednie wino do dobrego kieliszka i podane w odpowiedniej temperaturze. Pojawia się zatem pytanie, z czym możemy takie wino podać? Przede wszystkim powinniśmy kierować się tutaj balansem, powiedzmy odnosić ciężar dania do ciężaru wina. Dlatego do lekkich potraw, na przykład lekkich mięs, takich jak ryby, stosujemy lekkie wina. Zazwyczaj będą to białe. Z kolei do cięższych potraw, cięższych mięs, będziemy wybierali cięższe, bardziej wymagające czerwone wino. Są to tylko przykłady i oczywiście od nich jest wiele wyjątków. I przede wszystkim powinniśmy kierować się tutaj swoim gustem. Jeśli dopiero zaczynamy, warto eksperymentować i porównywać różne smaki. Ze swojego doświadczenia powiem, że wiele czerwonych win pasuje bardzo dobrze do starzonych serów. Ale rzecz jasna, wszystko tutaj zależy od gustu. Na koniec ostatnia zasada. Pamiętajcie, że kiedy chcecie wznieść toast kieliszkiem z winem, przypadkiem nie stukajcie się nim z innymi osobami. Kieliszki do tego nie służą. W tym wypadku po prostu unosimy kieliszek i wznosimy toast. I to wystarczy. To już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Ja doskonale wiem, że z winami wiąże się mnóstwo interesujących zwyczajów i rytuałów. Jeśli uważacie, że powinienem jeszcze coś dopisać do tej listy, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach pod tym filmem. Jeśli natomiast będziecie kiedyś w hotelu Spa Dr. Irena Eris, na przykład na Wzgórzach Dylewskich, nie zapomnijcie spróbować tutejszych win. Obsługa na pewno pomoże Wam wybrać najlepsze. Ja zatem na tym kończę, a my widzimy się tradycyjnie w kolejnym filmie. Więc pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!